Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV i na moich kanałach dzisiaj bardziej budżetowy Sayer, o ile Sayer w ogóle może być budżetowy, bo przecież te gitary nawet w tej najwyższej opcji są w bardzo atrakcyjnej cenie. Tutaj na moich kolanach model T3. Instrument ten wyróżnia się tym, że posiada mahoniowy korpus, natomiast wcale ten mahoniowy korpus nie brzmi nie wiadomo jak dołem. Tak, mamy takie spostrzeganie, że mahoń to jest sam dół. Absolutnie nieprawda. Bo samych mahoniowców jest około 400 gatunków, także każdy z nich ma troszkę inną strukturę i inaczej się odzywa. Ta gitara naprawdę jest dość lekka, jest świetnie wyważona i naprawdę dobrze brzmi. Mamy tutaj płytkę trójwarstwową, bardziej w taki miętowy kolor wpadającą, trójpozycyjny przełącznik, potencjometr głośności, potencjometr tonów, most typowy telecasterowy z tym przetwornikiem tutaj wewnątrz tej blachy, pełne siodełka, drugi przetwornik, szyjka. W tym wypadku, w tych tańszych instrumentach wykonana jest z tradycyjnego klonu, nie jest to klon pieczony, standardowy klon, polakierowany z tyłu w satynie, główka polakierowana jest na wysoki połysk. Palisandrowa podstrunica, na którą nabito 22 progi, medium jumbo, 6 kluczy olejowych w linii, nie są to klucze blokowane, ale świetnie się sprawdzają, szczególnie w takim rozwiązaniu, gdzie mamy standardowy stały most. Moi drodzy, link do tej gitary znajdziecie pod spodem w opisie pod filmem. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was na guitarcenter.pl. Tam dużo więcej gitarowych sprzętów, a jeżeli macie tylko ochotę przyjechać, pograć, zobaczyć, dotknąć, no to sklep w Łodzi przy ulicy Brukowej 6 na Was czeka. Trzymajcie się, posłuchajmy jak brzmi ta gitara. Cześć!